Siemano, dzisiaj chciałem wam opowiedzieć historię mojej przygody z Red Dead Redemption. Prawda taka, że gra oczywiście wyszła jakiś czas temu, w 2018 roku, ale moja przygoda z Red Dead Online i z Red Dead Redemption 2 w ogóle zaczęła się jakiś rok temu. Miałem zacząć grać w tą grę o wiele wcześniej, ale mój przyjaciel powiedział, że tak naprawdę stary, nie dasz rady ją ogarnąć, bo jest duża, ogromna. A ty jesteś teraz ojcem i nie masz czasu, żeby sobie pograć w taką grę jak ta, więc dlatego ją odpuściłem na kilka lat. Ale rok temu moja żona zabrała dwójkę dzieci i pojechała do Polski na 4 miesiące, zostawiając mnie samego niesmutnego. I miałem okazję sobie zacząć właśnie grać w Reda. To były te czasy, kiedy Shadowlands już tak bolał, że nie szło się zalogować z radością, jaką się logowało wcześniej do Warcrafta. Więc wpadliśmy z kumplami na pomysł, że musimy znaleźć coś nowego, co nam da radość grania razem online, ale nie będzie takie wymagające i takie nudne, przynajmniej na początku, jak Shadowlands. Więc zaczęliśmy grać w Reda online. Red Dead 2, storyline, nie będę o tym w ogóle mówił, bo wszyscy pewnie graliście, a jak nie, to YouTube jest pełen tych filmów, nie będę się nad tym rozwodził. Ale chciałem powiedzieć wam kilka rzeczy odnośnie Red Dead Online. Więc w tych czasach, kiedy serce było złamane chujowością Warcrafta, Red Dead przyniósł ulgę i ukojenie naszym sercom i sprawił, że nasze piątkowe wieczory stały się na nowo fajne. Zaczęliśmy biegać w 3-osobowym posę, potem było nas 5 osób. Jako że dla mnie to była nowa gra, dużo się działo, był wielki fan, mieliśmy naprawdę kupę ubaw, robiąc proste rzeczy jak na przykład picie w moonshine szaku, lanie się po pyskach, napierdalanie się z jakimiś graczami i inne rzeczy. I naprawdę powiem szczerze, że mi się mega wkręciło. Wkręciło się do tego stopnia, że przestałem zaglądać do tego game roomu, przestałem się logować do kompa i skupiłem się jak najbardziej na moim PlayStation 5, bo mam. A tak, żeby się nie chwalić. I zostałem z Red Dead Online do tego stopnia, że moi koledzy już się wykruszyli, znudzili się, bo oczywiście jest tam mało kontentu, więc po jakimś czasie wszystko staje się powtarzalne, repetitive i wieje nudą. Gra jest pięknie zrobiona, zresztą jeśli graliście, to wiecie. Grafika jest cudowna, mechanika gry, detale, szczegóły, tego wszystkiego, co tam się dzieje, świat, jak jest ułożony, po prostu coś pięknego. Mi osobiście Red dał możliwość ucieczki wieczorami ze szklanką whisky, kiedy wszyscy śpią, kiedy dzieci moje śpią i żona, a ja jestem zmęczony byciem ojcem. Wtedy właśnie wchodzi Red Dead i pozwala mi wyprostować zwoje mózgowe, grając sobie na spokojnie, niezobowiązująco, polując sobie na zwierzęta, co uwielbiam, wykonując bounties jako bounty hunter i inne rzeczy. I tak się człowiek zastanawia, dlaczego ta gra nie jest tak rozwijana? Dlaczego Rockstar, tworząc coś tak pięknego jak Red, olał to i zostawił samemu sobie? Dlaczego tak ignoruje graczy, którzy wołają o to, aby coś w tej grze się zaczęło wydarzać więcej kontentu? I ja wiem, że ja nie poruszam jakichś nowych tematów, bo YouTube jest tego pełne, ale po prostu chcę wam powiedzieć, dlaczego dla mnie Rockstar się i dlaczego dla mnie to nie byłby w ogóle jakikolwiek partner do biznesu. No bo wyobraźcie sobie, że macie rzesze graczy. Ja rozumiem, że tu chodzi o kasę. Rozumiem, że kasa kręci tym światem teraz i gry to są po prostu pochłaniacze naszych pieniędzorów. Nie są już robione przez geeków i nerdów jak kiedyś. Od graczy dla graczy. Teraz to są korporacje, które mają za zadanie wyssać z was jak najwięcej kapuchy. No i to się dzieje oczywiście też w Rockstarze. Ponieważ jest mało graczy, którzy grają w Red Dead Online, dlatego ta gra nie jest tak zasupportowana. Ale z drugiej strony, jakby pomyśleć jak kurwa chłopskim rozumem, gdyby gra miała większy support, przyciągałaby więcej graczy, a dla mnie aż to woła o pomstę do nieba, że cały content jest w singlu. By trzeba było go przenieść sukcesywnie do gry online, by ją utrzymać, by zdobyć większą rzeszę fanów. Próbowałem grać w GTA. To jest dla mnie GTA Online to jest kurwa maszynka do wysysania pieniędzorów z tej bezmózgi gimbazy. Jak tam się zalogowałem, to miałem wrażenie, że wlazłem w Looney Tunes cartoon. Kurwa mać, co tam się działo? To jest nie dla mnie. Może jestem już kurwa stary, ale sorry, tak nisko nie upadę, żeby grać w GTA Online. Ale to też nie mówi nic nowego. Gracze pewnie wiedzą, co się dzieje w tym świecie Reda Online i jak bardzo jest olewany przez Rockstara. Co mnie zaskakuje i szczytem chamstwa dla mnie jest zachowanie deweloperów, które po prostu jest poniżej krytyki. No bo sobie wyobraźcie, gracze, którzy kochają grę i ciągle tak jak ja logują się codziennie, próbują coś grać, stworzyli movement i hashtag
Save Red Dead Online. I ten temat był dość trending na Twitterze i na innych social mediach. Do tego stopnia, że pisało o tym największe portale gamingowe i tak dalej. I temat był poruszany, że wypłynął na powierzchnię i był zauważony przez wszystkich w świecie gier. Oczywiście także przez Rockstara. I tutaj jest coś, czego nie mogę kurwa objąć moim mózgiem. No bo najprostszą rzeczą, którą dał nam stwórca tego wszechświata, jest nasz otwór gębowy i mózg, żeby komunikować się z kimś, prawda? Więc jak ja czegoś nie lubię, to mówię ci, Tomku, Mariolko, niestety nie jestem w stanie wam tego zapewnić, ale w zamian za to mogę wam obiecać, że to albo tamto, lub po prostu, słuchajcie, niestety jestem za słaby w uszach i nie ogarnę tematu. Nie dam po prostu rady. Ale dziękuję wam za to, że jesteście i że mi pomagacie, czy pomagaliście. Jeśli odejdziecie, to trudno. Tak ciężko kilka słów takich kurwa zrzucić do graczy, do fanów. Co robi Rockstar? Rockstar milczy. Hashtag trenduje w social mediach. Ludzie o tym gadają, portale o tym piszą. A Rockstar nie rusza tematu. Tak jakby był kurwa gównem, które brzydko byłoby dotknąć, jakkolwiek zaznaczyć, że istnieje. Natomiast wejść zawodowo, kulturalnie powiedzieć, słuchajcie, nie damy rady, nie jest w naszych planach, niestety. Lub to pół roku wrzucić coś z singla, przenieść jakieś napady na pociąg na przykład, na bank, czy jakieś inne takie rzeczy. Rockstar milczy. Mało tego, nie tyle milczy, co nawet troluje. Zaczął od miesięcy trollować graczy, dając im weekly updates tak biedne i żenujące, że aż po prostu przykro o tym wspominać. Jeśli chcecie być na bieżąco, dam wam linka do profilu OnlyPvpCat, chłopaka, który wrzuca wideo tylko i wyłącznie w Red Dead Online, więc tam zagadniecie więcej wiedzy i więcej szczegółów tego, co się wydarza. Co mnie po prostu zcięło z nóg i zwaliło z krzesła, to akcja jednego z deweloperów, adminów. Rockstar jest znany z tego, że lajkuje i czasem może znaleźć, skomentuje jakieś filmy i materiały odnośnie swoich gier. Któryś właśnie z adminów czy deweloperów polajkował materiał o Red Deadzie. Nie zauważył, że to był właśnie materiał z cyklu Save Red Dead Online. Dano lajka, a jak się skapnięto, że to jest właśnie materiał z owym hashtagiem, tego lajka po kilku godzinach zabrano. Niestety gracze śledzili reakcję Rockstara i to szybko wyłapali. I co? I gówno! Rockstar dalej się nie odezwał, nie zareagował, nie wyprostował, na jakiejkolwiek krótkiej notki nie rzucił w kierunku graczy, żeby dać im cokolwiek do zrozumienia, że coś będzie lub że nie będzie, że nie mają co żyć nadzieją, że jest tylko to, co jest i nic więcej w grze się nie pojawi. Co może byłoby ciosem w społeczność, ale by przynajmniej pozbyła ich marzeń i byłoby też takim profesjonalnym, dżentelmeńskim ruchem w stronę fanów. Ale nie! Rockstar ma to głęboko w dupsku. Taki brak kultury, kurwa, trzeba piętnować, szkalować i ganić. Tyle, chciałem się wypowiedzieć, bo mnie boli, nie? Boli mnie, że tak piękna gra, coś tak pięknie stworzonego, z takimi detalami, z taką przyjemnością gry, jest tak olane i zapomniane i niesupportowane. Mam nadzieję, że się to kiedyś na nich odbije. Przykre tylko, że można coś takiego wypuścić pięknego i można tak to olać. I że olewa się swoich fanów. Ludzie czasem zapominają, że weszli na górę dzięki tym wszystkim ludziom, którzy od dołu ich pchali. A ci ludzie, którzy pchają od dołu, zapominają, że starczy, że tylko puszczą, żeby ktoś spadł. Oby Rockstar przypomniał sobie o tym i zareagował, zanim będzie za późno. Więc jak możecie, dajcie jakiś komentarz, łapeczkę, suba, dodajcie jakieś pytanie, rzućcie jakąś sugestię. Dobra, to będzie chyba na tyle. Szkoda mojego marudzenia. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się ciepło i live long and prosper. Thank you.